Cześć, tu Chris. Dziś Wam pokażę, jak założyć dynamiczny DNS. Jest to bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza jeśli mamy zmienne IP u naszego dostawcy internetu. Jeśli wtedy chcemy na przykład mieć dostęp do kamery, która jest za routerem z każdego miejsca na świecie, musimy założyć sobie takie właśnie dynamiczne IP. W zasadzie to jest domena wraz z DNS-ami. Dobra. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść do naszego routera w jego ustawienia i znaleźć taką zakładkę jak DDNS. Przynajmniej u mnie tak to się nazywa. Ja mam zainstalowane na routerze oprogramowanie Tomato. I tutaj w Dynamic DNS mam coś takiego. Są tutaj różni usługodawcy dynamicznych IP. Ja sobie wybrałem już swojego usługodawcę, jest to Change IP. Musimy wejść na stronę changeip.com. Klikamy Register. No i musimy się zarejestrować. Wpisujemy tutaj dane. Cokolwiek. Telefon, nie wiem, czy jest wymagany, ale go wpiszemy. To będzie 0048 kierunkowy. Tutaj plusik wymagany jest. Już poprawiamy. A spróbujemy go skreślić. No, jest potrzebny jednak telefon. Plus 48. Chciałbym tutaj jakąś kropkę wyświetla. Nie wiem dlaczego. A zrobimy może inaczej. Plus 1.4.1.6.3.3.3.4.4.4 i już numer jest poprawny. Tutaj wypisujemy sobie, niech to będzie na przykład tam, nie wiem, Poznań może być, to już tam nie ma większego znaczenia. I zmienimy sobie kraj. Nie wiem, jak tutaj wygląda ta weryfikacja, ale sobie zmienię kraj na Poland. Poland, Poland, Poland jest tutaj. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To nas w zasadzie aż tak bardzo nie interesuje. Term of sale, password. Dobra. Wpisujemy hasełko. Wydaje mi się, że wszystko mamy wpisane. Zobaczmy, czy przejdzie. Dobra, przeszło. Jak już się zalogujemy do stronki changeip.com, wchodzimy w zakładkę Services. Moje serwisy. Tutaj są jakieś domeny, które wcześniej rejestrowałem. My sobie zarejestrujemy nową. Klikamy na Order New Service. I wybieramy tutaj Dynamic DNS. Order Now. I tu musimy wpisać adres naszej domeny. Niech to będzie taki adres. Continue. Troszkę to trwa, mielić musi. Jeszcze raz continue, aż dostaniemy potwierdzenie. Checkout. I do tego musimy zaznaczyć jeszcze complete order. Nasze zamówienie właśnie zostało zrealizowane. Klikamy My Service. Przechodzimy na router. Sprawdzamy, wszystko jest dobrze ustawione. Tutaj ma być ustawione Change IP. Jest OK. I wpisujemy username. Hasło.
i hostname. Oczywiście to jest, tutaj jest jakiś hostname, który wcześniej wpisywałem. Zaraz sobie go poprawimy. Dokładnie 2019. Można sobie dodać jeszcze drugi Dynamic DNS, na przykład z innej firmy. Wtedy w przypadku awarii pierwszego serwera przerzuci nas automatycznie na drugi. Jeśli tutaj już wszystko wypełniliśmy, klikamy na Save. Warto sobie zapisać jeszcze ten adres, bo zaraz nam się on przyda. Pokażę do czego. I w tej chwili pod tym adresem domeny, dokładnie pod tym, będzie dostępny nasz komputer. Wszystkie porty. Czyli teoretycznie, jeśli byśmy mieli port 80 otwarty,